Jeżeli idzie o regulacje dotyczące aborcji, prawa reprodukcyjne, to są w stałej defensy, zwróćmy na to uwagę. Na przykład ta kampania przeciwko edukacji seksualnej, kampania na rzecz całkowitego zakazu aborcji, to są inicjatywy tak zwane społeczne, no, szeroko oczywiście korzystają z instytucjonalnych możliwości kościoła, tam zbierane jest 500 000 podpisów, 2 000 000 podpisów, tego typu rzędy. I mimo, że one jak na razie te projekty są odrzucane, to jednak mówi się o tym, nawet lewica dostrzega siłę tego wpływu i nie wiemy, jak będzie dalej. Jak na razie próby liberalizowania przepisów dotyczących przerywania ciąży są całkowitej defensywie. I ta druga strona posuwa się coraz dalej. I nasza kampania antygenderowa już uderza w edukację, już uderza w rozdzielanie funduszy, już uderza w przedszkola, tak? A jeśli idzie o równouprawnienie mniejszości seksualnych, nie zyskaliśmy nic, ani o jądę.